Moim rozmówcą jest Sławek Stolc. W tym miejscu chciałem Ci przede wszystkim pogratulować tych wszystkich sukcesów z poprzedniego sezonu. Może zadam Ci kilka pytań dotyczących właśnie poprzedniego sezonu Młodej Ligi. Wczoraj odebrałeś podczas meczu międzynarodowego Polska-Argentyna nagrodę za najlepszego gracza tych rozgrywek. Powiedz, co to dla Ciebie oznacza? Czy to jest wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy, czy to może w pewien sposób, nie wiem, wywrzeć na Tobie presję? Jak Ty to widzisz? Jest to dla mnie na pewno wielkie wyróżnienie. Myślę, że to nie zadziała niekorzystnie na mój rozwój kariery. Myślę, że to będzie taki bodziec do tego, że To, co robię, idzie w dobrą stronę i przynosi efekt. Ten sukces, niewątpliwy sukces, wystawia dobre świadectwo szkoleniu, które jest w Lotosie Treflu Gdańsk. Powiedz, jak Ci się pracowało przez te ostatnie lata? Jak oceniasz współpracę z trenerem Edwardem Pawlunem? Jak jest zorganizowana ta struktura młodzieżowego klubu w Gdańsku? Jak już powiedziałem na konferencji, w Gdańsku spędziłem 6 lat w zespołach młodzieżowych, aczkolwiek moją współpracę z trenerem Edwardem w zespole Trefla zacząłem od tego sezonu i byłem naprawdę bardzo zadowolony. Trener Edward potrafi wierzyć w ludzi, potrafi wierzyć w zawodników, jest świetnym psychologiem i potrafiłem przy nim uwierzyć w to, że jestem w stanie sięgać po największe cele. Właśnie trener mówił mi po sezonie, że często było tak, że te drużyny młodzieżowe często mają za dobrze, że żyją jak pączki w maśle, natomiast wy mieliście tak, że wszystko musieliście sobie sami wywalczyć i to chyba taki sukces smakuje jeszcze lepiej. Tak, to prawda. Ja na początku sezonu jeszcze studiowałem na AWF-ie, musiałem chodzić na zajęcia sportowe, które bardzo mnie obciążały. Po zajęciach musiałem szybko biec na trening, w weekendy mecze, to było bardzo wszystko męczące, ale na pewno to musiało nas podbudować i na koniec sezonu pomogło nam w osiągnięciu sukcesu. Powiedz, uczyłeś się zarówno w Szkole Mistrzostwa Sportowego tu w Gdańsku, jak i w Spale. Są jakieś różnice między nie tylko nauką, ale i treningiem w tych obu szkołach? Myślę, że większa różnica jest w tym, co dzieje się poza treningami. W Gdańsku można się rozluźnić, pójść do jakiegoś znajomego, czy wyjść do kina, do restauracji. Spędzić jakoś fajny czas, a w Spale wiadomo, była tylko hala, była tylko klasa i nic poza tym. Powiedz, same rozgrywki Młodej Ligi, myślisz, że to jest pomocne, że to kształtuje siatkarzy? Uważasz, że gotowy jesteś już na takie dorosłe, seniorskie granie? Myślę, że jestem gotowy na seniorskie granie. Młoda Liga to jest świetny pomysł. Jest to bardzo dobra odskocznia dla młodych zawodników, którzy jeszcze nie są w stanie się przebić na siatkarskie salony. I jest to takie drobne, swobodne wprowadzenie do tej wielkiej siatkówki. Powiedz, jak sobie wyobrażasz ten kolejny sezon? Jak sobie wyobrażasz współpracę z trenerem Panasem? Rozmawiałeś już z nim? Jak widzisz swoją rolę w tej drużynie? Będziesz wchodził powoli do drużyny, krok po kroku, czy chcesz szturmem wedrzeć się do pierwszej szóstki? Nie, jeszcze nie rozmawiałem z trenerem. Mam nadzieję, że dobrze pokażę się w okresie przygotowawczym, zrobię wszystko, żeby tam się dobrze pokazać. Będę chciał pomóc drużynie, będę chciał wchodzić na boisko, a jak już wejdę na boisko, zrobię wszystko, żeby pomóc drużynie. Powiedz, na Twojej pozycji w drużynie jest jeszcze 3 zawodników. Jak widzisz współpracę z nimi? Czy to będzie na zasadzie takiej zdrowej, sportowej rywalizacji o miejsce w składzie? Czy chcesz ich podpatrywać i uczyć się od nich? Jak Ci się wydaje, jak to będzie wyglądać?
Na pewno jestem najmłodszy z tej czwórki, ciągle cały czas się uczę, będę podpatrywał, bo są tu kadrowicze. Będę patrzył na nich, aczkolwiek liczę też na zdrową, sportową rywalizację. No i chciałem jeszcze zahaczyć o temat reprezentacji juniorskiej. Trenerzy nie widzą żadnej osoby z tej mistrzowskiej drużyny. No i wyniki pokazują, że no chyba nie jest to najlepszy pomysł. Natomiast różni ludzie związani z siatkówką uważają, że no przydałbyś się tej drużynie. No tak, wielka szkoda, że nie znalazłem się w tej kadrze. Bardzo mnie to bolało, przeżyłem to. Aczkolwiek myślę, że to mnie wzmocniło i dzięki tym wydarzeniom będę w stanie dać siebie więcej na treningach i to pozwoli mi być lepszym siatkarzem. Ja ze swojej strony życzę Ci wszystkiego najlepszego, życzę wielu sukcesów w tej siatkówce seniorskiej, no i powodzenia w kolejnym sezonie. Dziękuję.